Tutaj na telewizji był wyświetlany film z zadań realizowanych przez nasze koło, ale ja myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli się z Państwem spotkać. Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. I co jest strasznego, które tak jak mówiłam, został powiedzony przez koło gospodyń wiejskich Leszkowa, na to co zostało zrobione tu na scenie. Bardzo proszę, jeszcze są jakieś pytania, jeżeli mogę, Pani Olu? Generalnie mają trzy pary dziotów. Pani mnie tu spytała o książkę kucharską. Ja jeszcze powiem, była to, to było wznowione wydanie. Autorką książki była pani. No to idź do tamtego, zobacz, że panu. Chodź. Chodź, tak. Co? Idź pan. Oj, leci, co nie wiem. Ale, nie. Wrócimy auto. Goni, już za moment, już za chwilę, kolejne emocje, kolejne emocje, radość, miłość. Jak w Sopocie, jak na Utno, jak na Eurowizji, wycieraczka, emocje. Panie i panowie, ladies and gentlemen, dame und herren, madame und messieurs, na scenie dzielnie walczyła pani Bożena z koła gospodyń wiejskich Leczkowych. My z Mateuszem Kuszcierewiczem byliśmy rekord świata w emisji naszego komunikatu werbalnego prosto w przestrzeń kosmiczną. Udało nam się dokonać tej wspaniałej multimedialnej misji. Znów jestem tutaj na scenie, to ponownie ja, Gonio, nieślubne dziecko Trypsona i Edyty Górniak. Witam Was ponownie optymistycznym przesłaniem. Porzuć krowę, porzuć prosie, bo najlepiej jest w kosmosie. Tak. Dobrze, a więc zapraszamy serdecznie występ jakby muzycznej frakcji Faktorii. Oczywiście. A wkrótce potem spotkanie z załogą z Moreny. Bądźcie czujni. Przed nami kolejne konkursy. 17. Kolejne interaktywne emocje. Niesamowite sytuacje. Przypominam, że jeszcze dziś o 13.30 będzie dla nas gotował pan marszałek Struk, a więc to nie ja do obiadu. Bądźcie z nami. Okay.
prezes. Cudowną, wspaniałą, niesamowitą młodzież. Chodźmy tutaj, chodźmy tutaj ze Stowarzyszenia Morena. Przypominam także o odwiedzaniu wraz z przewodnikiem Bramy Wyżynnej obiektu zrewitalizowanego dzięki funduszom unijnym. O godzinie 13:15 będą mieli Państwo możliwość poznać historię tego obiektu, a także zapoznać się z działalnością Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej. Ponadto Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowane w Bramie Wyżynnej zaprasza do udziału w konkursie na temat funduszy unijnych. Rozwiązanie i odpowiedź do Bramy Wyżynnej. Wśród uczestników rozlosujemy nagrody parawany lasowe. Kupony dostępne są na stoiskach i w Pomorskim Centrum Informacji. Stowarzyszenie Morena, które wykorzystując fundusze unijne już od ponad 10 lat, oferuje cały szereg różnych projektów dla dzieci, dla młodzieży. Ostatnio również dla znajdą się m.in. Krzysiek Grabowski, perkusista i autor tekstów formacji Deserter, który będzie opowiadał o integracji środowiska punków warszawskich i kaszubskich z okresu stanu wojennego. Będzie z nami Rafał Księżyk, szef Playboya, autor książek o Tymonie Dymańskim, Robercie Brylewskim i o Tomasze Stańko, który opowie o koniu popkulturowym. Będzie Sebastian Rera, który opowie o związkach gdańskiej sceny do Disco Polo. Uwaga, koncert i Roberta Brylewskiego oraz grupa rekonstrukcyjna dotarto z roku 89 tu na pobliskim placu 1 maja potem placu zmiany pozytywnej. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. 27 maja godzina 10 Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 Centrum Porcji. Słuchajcie, ci ludzie czekają tu od 2 dni. Znaczy, podziwiam waszą naprawdę krzepę, ale jak to twardziele. Nasi słowiańscy przodkowie z Faktorii przygotowali krótki, 3-dniowy program artystyczny inspirowany życiem duchowym zupy ogórkowej. Zapraszamy serdecznie. Thank you.
Tego typu obiekt w kraju, którym można dowiedzieć się więcej na temat szlaku bursztynowego i dziedzictwa właśnie tego regionu tutaj. Jeszcze zanim Gdańsk powstał, w Pruszczu była silna osada handlowa, w której aż z cesarstwa rzymskiego przybywali kupcy, praktycznie z całej ówczesnej Europy przybywali kupcy po bursztyn, czyli złoto Bałtyku. Także serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat faktorii można dowiedzieć się na naszym stoisku po Państwa lewej stronie. Pierwsze to jest stoisko od sceny, to jest stoisko Puszcza Gdańskiego i faktorii. Tam udzielą Państwu nasi rekonstruktorzy informacji. Tymczasem my pojedziemy dalej z programem i zagramy włoski taniec Saltarello. Nie wiem.
Dzisiaj,